Nawet nieźle to wychodzi. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takiego krótkiego vloga i spróbuję zrobić tak, żeby być w tle, a pokażę wam jako główny obraz dzisiejsze loty. Dlatego, że dzisiaj już było bardziej odważnie. Właściwie to za każdym razem jest bardziej odważnie. Cieszę się i zmontowałem taki film przy zachodzie słońca. To są moje dwa przeloty na dwóch bateriach. Jestem z niego niesamowicie zadowolony, dlatego że po pierwsze już odważnie latam. I latam w taki sposób, że panuję nad tym, co się dzieje z tym quadem FPV, a nie quad panuje nade mną, bo to jest podstawowa różnica, kto panuje nad kim. I złapałem się nad tym, że zacząłem panować faktycznie nad tym dronem, z czego jestem mega zadowolony. Oczywiście jeszcze dużo ćwiczeń przede mną, myślę, że pół roku, żeby uzyskać formę, jaką chciałem mieć i którą sobie założyłem, ale już jest przynajmniej 2-3 kroki do przodu. Jak popatrzę na to, co tam się dzieje na ekranie, patrzę teraz, jestem mega zadowolony. I przede wszystkim pierwsze 3 tygodnie to było opanowanie w ogóle drążków, opanowanie tego, w jaki sposób przenieść swoje zamiary na to, co robi dron. I parę razy naprawdę zaliczyłem dosyć solidne kraksy. Natomiast już w tej chwili jestem naprawdę mega zadowolony i dla mnie to jest też takie codzienne oderwanie się od rzeczywistości. Takie, że mogę te dwie baterie wylatać, bo na razie mam tylko dwie baterie. Cały mój zestaw FPV wygląda tak, że mam tak zwanego quada, bo drony tutaj nazywa się quadami. Quad FPV jest to tak naprawdę Cinecan, dlatego że on ma CineWoop, dlatego że ma te osłony, co jest charakterystyczne. Tutaj mamy nowe osłony wydrukowane, bardzo, bardzo fajne osłony, kolega mi przysłał z Torunia, nie? Bardzo dziękuję Gracjanowi. Spisują się świetnie, tutaj jedna co prawda już mi puściła, ale ją jutro skleję. Natomiast mam tylko dwie baterie, a dwie baterie to znaczy, że tego lotu na jednym naładowaniu mamy 3-4 minuty, a na drugim to samo, też 4 minuty, więc nie za dużo, ale słuchajcie, nie ma co marudzić, czy za dużo, czy za mało. Ważne, że da się latać, bo w połączeniu z symulatorem już jest coraz lepiej. Już latam odważnie, już latam blisko przeszkód, już parę razy zahaczam podczas lotu, ale to są tylko gałązki, bo nie ma jeszcze liści na tych drzewkach małych i na krzakach, ale jestem mega zadowolony. Kolejna rzecz, którą mam, to są gogle. Te gogle pozostawiają dużo do życzenia, bo to są gogle Ishin EV800, bodajże tak się nazywają. No, nawet nie wiem. Mają kilka takich swoich, oczywiście specyfikę swoją, ale jak na budżet, to naprawdę nieźle to wygląda. To są te gogle, które stanowią też od razu ekran i można je na statywie tutaj zamocować. Mogą też stanowić drugi monitor. Na tym poziomie mi to wystarcza, dlatego że tak czy inaczej jeszcze nie jestem na tym etapie, żebym musiał mieć FedSharki. Te szynki jak najbardziej wystarczają i zastanawiałem się, jak będzie z moją krótkowzrocznością, ale ogarniam. Bez okularów latam w nich, bo się nie mieszczą tutaj okulary. I ogarniam, naprawdę dobrze się lata. No i trzeci element to jest radio. Też jestem z niego mega zadowolony, ten taranis mi się dobrze spisuje. Switche trochę się poluzowały, trzeba dokręcać je systematycznie. To jest jedno i chyba straciłem jeden switch przez przypadek. Tak, ten straciłem, ale to są też takie drobiazgi. I przelicznik wszystkich tych elementów jakoś w stosunku do ceny uważam naprawdę mega. Mam zestaw, który jest w cenie Mavica Mini. De facto te trzy rzeczy, jakbyśmy dodali jeszcze rzecz kolejną, czyli baterię. I to już te cztery rzeczy pozwalają na loty, na kształcenie przede wszystkim umiejętności. Wiadomo, że jeszcze długa droga przede mną, ale już mam ten. Do tego trzeba oczywiście dorzucić GoPro. Ja mam 7, już w ostatnich tygodniach nie rozbijałem jej tak intensywnie, bo trzyma się nawet to szkło. Latam w filterku 8. Niestety szkło to tylne, ta szybka uległa trwałemu uszkodzeniu, ale zakleiłem ją taśmą i działa, zresztą nie jest mi potrzebna. Ale to, co chciałem wam powiedzieć jeszcze dzisiaj, ja ten temat rozwinę. Znalazłem taki patent na GoPro 6, gdzie nawet dla mniejszych quadów, takich 85 na przykład, jak jest Cinecan z Ishin Cinecan 85,
gdzie można, czy one są praktycznie o połowę mniejsze od tego, naprawdę małe, takie jak, trochę większe jak paczka papierosów, gdzie można zrobić tak, że rozbiera się GoPro z tej całej obudowy. Dzięki temu GoPro waży 17 gramów bez baterii. Zasilanie jest podpięte pod zasilanie z VTX-a bodajże, albo z diod, tak, diody są zasilane, 5-voltowe zasilane, nie jest tylko pod to. I w tym momencie GoPro z taką wydrukowaną obudową waży 17 gramów i to jest całkiem ciekawy projekt, który myślę, że z czasem rozwinę. Ja mam tutaj 7, ale może znajdę gdzieś uszkodzoną 6 bez ekranu, na przykład z takim stłuczonym. Można coś takiego kupić, mniej więcej takiego GoPro za jakieś 300-400, tylko trzeba trochę poszukać. I to jest ciekawy pomysł, dlatego że na małe kłady, tam gdzie jest ciasno, tam gdzie jest dużo ludzi, można zrobić naprawdę fajne produkcje, no, wysokiej jakości, a stosunkowo niewielkim kosztem. Bardzo ciekawa rzecz. Następna rzecz, która mi przyszła, to są śmigła. Tu są śmigła, które mają trochę większą siłę nośną. A to zresztą widać tutaj, bo to są potrójne śmigła, czyli 3-łopatkowe i przyszły mi dzisiaj zapasowe, więc widać, że Chińczycy działają i wysyłają towar. Mam 2 produkty, na które czekam od stycznia. To one były zamawiane mniej więcej tak jak chiński Nowy Rok, albo trochę wcześniej. Mniej więcej 23 stycznia zamówiłem 2 produkty. Właśnie takiego małego kłada Sinecan 85. I zamówiłem do niego też baterie, ogniwa lipo i to mi na razie nie przyszło. Ale nie ma się co tym przejmować, dlatego że to przyjdzie. Tam jest mniej więcej $200 w tym, na Banggood. Myślę, że spokojnie jeszcze odzyskam ten towar i że mi go przyślą. Tym bardziej, że w Chinach jest coraz lepsza sytuacja. I staram się latać przynajmniej 2 loty. Czasami udaje mi się przelatać 4 loty, ale zwykle latam 2 loty dziennie. To, co bym chciał zrobić w następnych dniach, jeszcze poćwiczyć trochę więcej, jeszcze więcej pewności zdobyć. Jak będę się czuł pewnie, to już mogę pomiędzy drzewami zacząć latać. Na razie te krzaki i łąka, które jest miękka, i to wszystko jest miękkie, a niedługo zrobi się też ciepło. Już w przyszłym tygodniu będzie kilkanaście stopni, więc myślę, że liści będzie więcej i można coś ciekawego zrobić. Można się też wybrać gdzieś dalej. Zastanowię się jeszcze nad tym, czy nie dokupić sobie przynajmniej jednej baterii, bo wtedy jakbym miał 3, to już mogę się wybrać na przykład niekoniecznie bardzo blisko domu na te loty, ale mogę polatać gdzieś trochę dalej. No zobaczymy. Na razie to, co mam, mi bardzo wystarcza. I cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i kreatywność, myślę, że to jest kluczowa sprawa w dzisiejszych czasach, żeby się trochę rozwinąć, iść do przodu, a ja sobie założyłem, że w ciągu pół roku będę dobrze latał FPV. Na razie nie mam drona 5-calowego, ale nie szkodzi. CineWhoop mi wystarcza na tym poziomie i będę ćwiczył właśnie CineWhoopem, aż osiągnę dobry poziom, tak żeby panować. To, co jeszcze chcę wykształcić, to są takie statyczne ujęcia, czyli CineWhoop jest jak najwolniej leci, może w pomieszczeniach trochę się nauczę latać. Niekoniecznie w pomieszczeniach mieszkalnych, ale może w gospodarczych. To będą te następne czynności. Pozdrawiam Was serdecznie. To tyle w tym vlogu. Do przodu życzę wszystkim wiary w siebie i tego, że w perspektywie długoterminowej to na pewno będziemy na powierzchni, będziemy do przodu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.